What's up? Yo. What's up, man? Got you some. Yeah. Cheers. Cheers. Oh, welcome to the party. You aced it. Yeah, bro, you're killing it. Honorary double, straight up. Putting the Ventura crew on the map, bro. All right, I'm going to post this. Hashtag risky devil, hashtag best night ever. Best until next time. Yeah, until next time. Next time, yeah. Should we go inside? Yeah. Come on. Ooh. No i najbardziej drętwa cutscenka w tej grze chyba. Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed 2015. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I zapraszam też do subskrybowania mojego kanału, jeśli nie chcesz przegapić żadnego z tych odcinków, które są tak zajebiste, że sam czasami je oglądam, naprawdę. Dobra, wiecie co? Mam swoją Mazdę RX-7 i strasznie się cieszę, że ją sobie mam. Czemu? Bo w poprzednim odcinku, do którego was zachęcam do obejrzenia, sobie ją świetnie stuningowałem i naprawdę fajnie mi się nią teraz driftuje. Jest to mój driftobus, ale zupełnie inny niż pozostałe dwa, czyli Honda NSX i Nissan Skyline, które mam w garażu. Czemu inna? Bo robi takie gładkie, fajne drifty. I jest dużo kontroli podczas tych driftów, nabija zajebiście dużo punktów, co jest niezłe. Można robić te drifty przy bardzo dużej prędkości, jednocześnie przy fajnym flow. No, fajny flow jest po prostu, tak? Możemy zrobić sobie taki płynny, fajny secik driftowy. Dobrze, zobaczmy, co mamy tutaj na mapie. No na razie nic. Prawdopodobnie będą musieli do nas zadzwonić z jakąś tam akcją większą, ale ja bym sobie chciał porobić sobie. Świetnie, Lucek. Tu mamy driftu jak patcha. To jest ciekawy event. To jest event stworzony w... Nazwa tego eventu, część nazwy, Patcha, Pantera, to jest ogólnie nazwa jednego z youtuberów, który również nagrywa gry wyścigowe. I to jest z... Wow, co mi się tu zahaczyło? To jest youtuber zagraniczny, tak? Tak. Jest sobie to youtuber zagraniczny i zrobił się taką legendą w tej grze. On został zaproszony do studia, gdzie właśnie było... była robiona ta gra. Mógł sobie to popatrzeć przed premierą, dużo przed premierą, jak ona wygląda. I się wcześniej cholera nauczył driftować, skubaniec. A ja na początku bardzo słabo driftowałem, a teraz zobaczcie. To jest zresztą bardzo fajny... To jest bardzo fajne miejsce, tu się robi takie dokładne drifty. I właśnie tutaj Mazda powinna się dobrze spisać. Tylko czy Lucek się dobrze spisze? Tego wam nie powiem, zaraz zobaczymy. Sporo na ręcznym się tu powinno wchodzić, ale ładnie też można te drifty robić, naprawdę. Tu jest dosyć ciasno, ale mimo to... Trzeba redukować też prędkość. Tu jest ciasno, ale mimo to można sobie te drifty ładnie porobić. Powoli. Powoli, trochę na ręcznym. Regulować ten gaz. Fajnie, fajnie. Jeju, od ściany do ściany troszeczkę, ale to nic. Proszę bardzo, jak ładnie. Widzieliście to? Yeah! I duża prędkość. Zobaczymy teraz. Świetnie. Kurde, jak sobie porównam to, jak pierwszy raz robiłem w Mustangu Fox Body. Jesus, ja nie potrafiłem wtedy driftować, nie potrafiłem odpowiednio dostosować sobie samochodu do driftu, a poza tym Fox Body się bardzo ciężko driftowało. Także tego. No a teraz to pięknie, można sobie to pokonać. Oczywiście mogłem lepiej jakoś tam się postarać, zjadłbym gołąbki. Kurde, jakbym zjadł gołąbki, ja pięciu. Dobra, nieważne. Co tu jeszcze mamy do zrobienia? Jest sporo eventów, których nie robiłem jeszcze.
Palenie gum sprint. No właśnie, nie sprawdzałem teraz, jak Mazda się spisze na sprincie. Też trzeba sobie to obadać. Jeszcze mam do zrobienia jedną rzecz. Nie wiem właściwie, czy to koniec gry, bo nikt do mnie nie dzwoni z jakimś zapytaniem albo czymkolwiek. Ale trzeba uniknąć dwie blokady drogowe. Takie jest wyzwanie jakby bezprawia. To jest jakiś anonimowy koleś, który do nas dzwoni z takimi rzeczami i coś tam od nas chce. Sprint. Samochód zrobiony do driftu. Nie do końca, bo driftuje się nim spoko, ale też jest troszeczkę przyczepny ten samochodzik. Mówię. Chociaż niby w pełni jest zrobiony na drift, ale oponki mam tutaj kupione nie te najlepsze, a te takie jakby z przedostatniego poziomu, więc one są też świetne do driftu. Ale jednak trochę gripu też mają, jakby, muszę tak powiedzieć. No, nie są w 100% na drift. O, może tak. To będzie dobrze powiedziane. Jaka tu jest opcja? Tu mam ogólnie bardzo słabych przeciwników, więc nawet jeśli będę się setki razy zabijał na tej trasie, dam sobie z nimi radę bez problemu, a przynajmniej powinienem. Mój samochód jest 100 razy szybszy od nich, bo to nie jest event na ten poziom. Ale spoko. Myk, myk. Oj, szło. Tak, ja muszę uważać, bo troszeczkę rzuca przy takich większych prędkościach. 7 na 19. To już za chwilę będzie koniec. Okej. Okay. Wow. Wow. O! Mało brakowało, naprawdę. Ja jedę tak od ściany do ściany, bo ten samochód jest zrobiony na drift i no ten stabilizator jest ustawiony na miękki, a więc samochodem będzie rzucało, będzie się ciężko utrzymać w linii prostej, aby jechać. Jest tak, to jest samochód na drift i no myślę, że o kurde, który czwarty jestem. Niedobrze, muszę uważać, bo tu zaraz chyba będzie koniec meta. 11 na 19. Dobra, zobaczymy, czy driftowozem uda się wygrać wyścig. No, z nimi raczej nie powinno być trudno, o ile się przed całym wyścigiem gdzieś nie rozwalę. No to powinienem sobie dać radę. Ojej. Złap mi punkt. No nie! Zajebiście! Co za różnica, czy jadę po tej stronie, czy po tamtej. Kurde, to jest NFS, no. Muszę jechać dokładnie tak, jak chcą twórcy. Kurde. Gaz. No! Co mnie tu zatrzymało? Jakiś głupi słup. Muszę zmienić kamerę. Dupa, już nie wygram. Z takimi słabekami przegrałem. No, ale to jest driftowóz, no. Ja. Jakie to jest głupie. No czemu checkpointu nie można było zaliczyć po drugiej stronie pasa? No, to jest takie dziwne. A zaraz za tym wysepką, no już można było jechać prosto. Zawsze w tych NFS-ach było tak, że jedziesz ulicą, tą stroną, ulica prowadzi w tą samą stronę, nigdzie się tam nie rozgałęzia, no to możesz jechać sobie po drugiej stronie, czy po tej stronie, czy po tamtej, nie trzeba dokładnie tych checkpointów zaliczać, no bez jaj! To jest jakoś na złość tak zrobione, żeby przegrywać chyba, bo jest za łatwo może, nie wiem. Dobra. Porobimy sobie jeszcze, aha, bezprawie by się przydało zaliczyć. Próba czasowa, sprint. Czy mamy jeszcze jakiś drifting do zaliczenia? Próba driftu. Za 8000, o, czemu nie? Zobaczymy, jak tutaj sobie poradzi moja Mazda. Myślę, że spoko. No i to bezprawie będzie trzeba zaliczyć. Dziwne, bo nikt do mnie nie dzwoni. Tak, wyszliśmy do tej przyczepy, nie było jakby chyba żadnego zakończenia ani napisów końcowych. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest koniec gry. Ale powinienem powoli się do niego zbliżać. 80 tysięcy punktów driftu. To chyba nie będzie trudne zadanie. Chyba, że będą tylko dwa checkpointy do zrobienia. Nie jest 37. Jezus. Pozdro, 17 tysięcy. Jak ten samochód pięknie śmiga, to jest... Ach! Wisienka na torcie w moim garażu. 10, 11 tysięcy. Pięknie. Ups, uwaga.
8000, super. Już mam. Nie, jeszcze nie mam wyznaczonej ilości punktów, ale to się zaraz zmieni. To już kwestia kilku driftów, dwóch, trzech. Albo nawet jednego, jak się postaram. Pięknie. O-o. Ups, ups, ups. Straciłem kontrolę nad autem. W ogóle. Ale to nic. Ile mam punktów? No, jeszcze trochę brakuje. Cholera. Dotknąłem ściany. Okej. Dobra, 99 tysiaków. A jeszcze tyle checkpointów, o Jezu, ile ja tu punktów nabiję? Ten samochód jest świetny. Driftuję troszeczkę z Nitrem pierwszy raz. I nawet jakoś to wychodzi. O, tutaj będzie fajnie. Uwaga. Kurde, ile się nabiło. Nawet nie wiem ile, bo nie miałem czasu spojrzeć. Ach, spoko. Właśnie, ja to chyba robiłem ten wyścig. On był w fabule. Ja to robiłem chyba Honda NSX. I muszę sobie porównać, jak będę sobie patrzył tamten odcinek. Muszę sobie porównać, ile ja tam zdobyłem punktów, a ile tutaj. Jak możecie, to napiszcie mi w komentarzach. Ja to na pewno jechałem chyba ze dwa odcinki temu. Właśnie Honda NSX. Jak możecie, to napiszcie mi, ile ja tam punktów zdobyłem, co je zweryfikuję w stosunku do Mazdy RX-7. Bo jestem ciekawy, który driftowóz jest lepszy. Dla mnie, tak? Bo ja mam taki styl driftowania i no i tam chyba z 200 tysięcy miałem punktów. Nie pamiętam dokładnie. Kurde, ale pięknie. O-o. Kurde. Używam tej takiej kamery akcji i troszeczkę nie widzę, kiedy samochód ma zamiar dotknąć ściany. Czemu mnie tak dziwnie tu pokierowało, lel? Jest meta. Pięknie poszło. 8 tysioków. Może ja muszę zdobyć jakiś odpowiedni poziom, żeby oni chcieli do mnie zadzwonić czy coś. Nie wiem, ale mam ochotę pobawić się z policją odrobinkę. I przydałoby się jakąś znaleźć, jakiś posterunek policji. Policjanci często sobie stoją gdzieś w mieście na poboczach. I muszę wzbudzić w nich takie zainteresowanie, aby chcieli wezwać blokady drogowe. Bo zerknijmy, muszę uciec aż dwóm blokadom drogowym. Ucieknij przed pościgiem trwającym co najmniej 5 minut. Zgarnij mandat na kwotę 2000 dolarów w kategorii zderzenie z glinami. Dobrze, spoko. To nie będzie trudne, tylko muszę najpierw zgarnąć jakiegoś gliniarza, a to już jest trudne. No, tak naprawdę wystarczy troszeczkę po tym mieście pośmigać i się coś tam znajdzie. Tylko mówię, czasami też policjanci stoją sobie gdzieś na poboczach. No i wtedy zaczynają nas gonić niepostrzeżenie. Najprościej chyba będzie poszukać jakąś pączkarnię. O! Policjanci uwielbiają pączki, więc tam powinni być sobie. No, tutaj chyba nic nie będzie. Ale w centrum jest ich zawsze sporo. No i właśnie, nie dzwoni do mnie nikt. Ja nie wiem, czy to już koniec gry, czy ja muszę ten rzeczywiście poziom, a może powinienem do chaty zajechać. Zobaczyć, co tam w chacie słychać, czy coś, nie wiem. Zobaczymy, co jest w chacie. Okej. Nie wiem, no na mapce nic się nie pokazuje.
Ani to jakby koniec. Nie mam pojęcia. A może to jest po prostu. Nie wiem, w DLC zostaną dodane jakieś nowe rzeczy. Ale zobaczcie, w garażu też jakby nic. Ja wolę sobie laserkiem pośmigać, uciekać przed policją. No bo on lepiej się spisuje na przyspieszeniach. Myślę, że też lepiej będzie nim się uciekało po tych jakichś krętych drogach czy coś. Także spoko. Jest tu taki event, jeśli będziecie mieli NFS albo jeśli już gracie. Jest taki event, na którym najszybciej można ogólnie zdobyć kasę. Po 8000 zawsze zdobywacie i ja chyba sobie go śmignę teraz. Zawsze zdobywa się te 8000, ale opcja jest taka, że on jest bardzo krótki i bardzo łatwy. To jest próba czasowa, ona jest tutaj. 8000 i bardzo wcześnie ten event jest dostępny od niskiego poziomu, od niskiego postępu w fabule. Jeśli ktoś chce naprawdę sobie na początku fajną furę kupić, no to wystarczy sobie kilkanaście razy pojeździć ten wyścig i naprawdę sporo kasy się zdobędzie, a zobaczycie jaki on jest krótki. On trwa 2 minutki, tak? Więc w godzinkę naprawdę bardzo szybko można sobie kasę nabić na praktycznie każdy samochód, jaki jest teraz dostępny w tej grze. Zobaczymy przy okazji jak mi pójdzie w moim lancerku, w jaki czas uda mi się osiągnąć metę. Skusiłem. Chcę to tak perfekcyjnie przejechać. Dosyć dobrze znam ten wyścig. Chociaż już mu, no, tak dawno nie grałem w tego NFS-a i tego wyścigu też dawno nie robiłem z tego względu, że robię te misje fabularne głównie. Robiłem. Teraz, kurde, nie wiem co mam robić, skoro nie dzwoni do mnie nikt. Wcześniej to tak dzwonili do mnie co chwilę, to mnie to wkurzało, a teraz, kurde, no fajnie by było jakby ktoś zadzwonił i zapytał się co tam u mnie. Się obrazili wszyscy na mnie, czy co, nie wiem. Ale w zasadzie z tymi wszystkimi ikonami już się spotkałem, ścigałem i... No i chyba tyle, tak? Więcej tutaj jakby rzeczy do roboty nie ma. Chociaż może powinienem zobaczyć sobie, jak wygląda zakończenie w NFS-ie. Czy to właśnie było zakończenie? Jak wchodzimy sobie do przyczepy Robin i coś tam uprawiamy? Czy nie? Na razie idzie spoko. Lekko się tam obijam, ale ważne, że się nie rozbijam. Bardzo pięknie. Okej. No i dosłownie jeszcze kilka checkpointów. I fuck! Na sam koniec jakiś dupek mi wjechał w czołówę. I to był bot, który sobie tak jeździ dookoła mapy. Ale co, ja tego nie zaliczę, czy jak? Muszę zaliczyć. Ale nie wiem, czy pokonałem swój rekord. Czas ukończenia. Nie wiem, czy to się gdzieś pokazuje tu. Ale chyba nie. Sukces. Okej. No i 8000 zarobione w bardzo krótkim czasie, tak? Można oczywiście to szybciej przejechać i na pewno nie omieszkam, to jest bardzo fajny wyścig. No i szybka kasa przede wszystkim, tak? No dla kasy się go przede wszystkim robi, bo on jest krótki. I próba czasowa, jedziesz sobie sam. Bajka. Dobra, zobaczmy co tu mamy na mapce. Warto się chyba przeteleportować w miejsce, gdzie prawdopodobnie będą gliniarze. Czuję, że to może być, kurde, no tutaj to jest takie centrum. Albo nie, no tutaj jest bardziej centrum. No kurde, tych gliniarzy tu zawsze jest sporo. Konkurs driftu, tu mamy sprint za 2000, tu mam próbę czasową za 3,5. I niepozaliczane są te wszystkie wyścigi, warto by było je sobie pozaliczać, ale za 2-3 tysiące nawet mi się nie chce jechać, to jest problem. Tu mamy próbę czasową za 8000, fajnie, to akurat mam sobie mojego lancerka, sobie pośmigam. Przy okazji zarobię kasę na nowy samochód. W poprzednim odcinku tuningowałem sobie Mazda RX-7 na drift, to znaczy dopieszczałem ją i ona teraz naprawdę jest świetna. Powyciągałem niektóre części tuningowe, dałem niby słabsze,
ale w efekcie one dają lepszy rezultat niż zajebiście stringowana Mazda. What the fuck, coś mi się tam kartony jakieś przyczepiły. Dobra, próba czasowa, 31 checkpointów. Lecimy. Za chyba 8000 to było. No, tańszego wyścigu bym nie jechał. Tak tanio to się nie dam. Tego nie jechałem jeszcze, bo jest, było oznaczone gwiazdką, więc niezaliczone. Wow, wow, wow. I znowu ta sytuacja, kurde, głupia. Że musimy jechać dokładnie tam, gdzie twórcy chcą. Dokładnie taką nitką. Ach, kurde, na ręcznym, nie na ręcznym jedzie proste, jak mnie to ten kurza w tym NFS-ie, no. Was też będzie, jak będziecie grali już na PC-cie. Będzie was to wkurzać, naprawdę. Ja jestem spokojnym człowiekiem. Naprawdę, bardzo spokojny. Bardzo spokojny. Z naciskiem na bardzo, bardzo. Ale jak jestem głodny, jak gram w grę, w której niewiele zależy ode mnie podczas jazdy samochodem, no to jest kiepsko. Nie no, aż tak źle nie jest. Okej. Nie skaczę, mam to gdzieś. A te checkpointy każą nam niby skakać. Nawet na ręcznym ten samochód dziwnie się zachowuje. A czasami sam wchodzi w drift. I to jest tak z każdym autem w tej grze, no. Ach, jak to wkurza. Prawda. Dobra, no i jest meta. Udało mi się osiągnąć znacznie szybciej niż trzeba było za 8000. Też w sumie fajna próba czasowa do zarabiania kasy. Bardzo szybko się to jedzie, ale jest dużo bardziej wkurzająca niż to, co wam przed chwilą pokazałem do zarabiania kasy. No i może zaraz mi się trafi jakiś cholerny policjant, przydałoby się. Oni też tutaj, mimo że jest noc, to patrolują. Taki jest ich cholerny psi obowiązek. Teraz chcę, żeby patrolowali. No ale z drugiej strony bardzo fajnie, że w tym NFS-ie nie ma za dużo tej policji. Nie wyobrażam sobie jechać w takim nocnym, undergroundowym klimacie, cały czas mieć policję na karku. No, a na przykład w Rivalsie cały czas ta policja i policja... Nawet jak jedziesz sobie, stoisz w miejscu, słuchaj, nawet nie musisz jechać. Stoisz w miejscu, to ci zaczyna ta policja atakować, gwałcić. Zaraz helikoptery, zaraz blokady drogowe, jakieś EMP, no masakra. Tak, a no tutaj na szczęście jest to fajniej rozwiązane. Zdecydowanie. No, ale ciężko znowu też ich znaleźć. Jak chcesz sobie zrobić jakiś tam event, na przykład ja teraz próbuję zrobić bezprawie, no to cholera, nigdzie ich nie ma. I trzeba szukać po całej mapie. Czasami też za łatwo ich... O, proszę. Czasami też za łatwo ich zgubić, dlatego najlepiej się cofnąć do typa. No, on się tu gdzieś zahaczył, ja już go niby unikam, tak? Myk. Musimy też, mamy tutaj takie zadanie, aby od zderzenia, zderzeń policjantów, ileś tam kasy, chyba 2000 musimy mieć mandatu za zderzenia same, jakoś tak. No, zniszczenie mienia. Także ja muszę chwilę poczekać, aż on trochę bardziej się wkurzy. Mam nadzieję, że się nie zniszczy, aż tak, że nie będzie mógł mnie ścigać. Zaraz pojawi się... O, jest drugi policjant, świetnie. Muszę jechać tak powoli, bo ich zaraz zgubię, no. To jest chyba pierwszy poziom. Może się trochę z nimi pospycham, aby ten... Aby się szybciej to ponabijało. Nie wiem, co zrobić. No, dajcie się tutaj pospychać, gnojki. Później będą oczywiście szybsze te pojazdy. Nie wiem, czy tutaj wsparcie się nabija. Przez 5 minut muszę się bawić z tą policją. Ale jest ona bardzo słaba. Ja nie wiem, czy ona z czasem się nie polepsza. Dobra, jest drugi poziom, zdaje się. Zaraz powinien przyjechać chyba lepszy samochód. Jakiś do ścigania mnie przydałby się. Dobra, jest. Bach. Oczywiście musimy ich zderzać jak najwięcej.
No i co? Panowie, proszę mnie gonić. To głupki. Kurde, no ja naprawdę muszę jechać na trójce, żeby ich nie zgubić. 50 na godzinę. Bak! Yeah! Może trochę mienia poniszczyć albo coś. Wtedy będzie szybciej, jak myślicie? A pojedziemy sobie torami. Nigdy w życiu tu nie jechałem. Pojadą za mną? Jadą. Właśnie, tu nigdy nie byłem. Zobaczymy, co tu jest. Wow. Tutaj by fajne były wyścigi drag, co? I trzeba by było mijać pociągi, ale kurde, trochę tu wybija. O, jest policjant. Bach go w mordę. Dobra. Dalej, dalej. Ścigać mnie. Jezu. O, jest blokada, super. Co tam było? Nie wiem, co tam stało. Nawet nie było radiowozu żadnego. No dobra, ale jedno mamy zaliczoną, jeszcze jedna. Jadę koło mojej chaty. A ciekawe, czy mógłbym się tutaj schować. Tam widzę, że coś mryga. Mogę... A, jest blokada, spoko. Bach, ale sporo zwalnia taka blokada drogowa. Mimo, że bez problemu mogę rozwalać jakieś tam przydrożne, nie wiem, znaki, jakieś metalowe barierki, cokolwiek, no to jednak drewniana barierka na blokadzie drogowej zatrzymuje mnie bardziej niż jakieś słupy i inne rzeczy, zobaczcie, nie? Taka paranoja trochę. To bez problemu przystanek. Yeah! Yeah! Oh yeah! Spoko. Znowu przystanek. Myk, zaliczone. Właśnie, spróbuję się zderzyć z jakimś trafikiem, zobaczymy, czy mandat będzie wyższy. Cholera, rusztowanie rozwaliłem. Ale trafików jest mało. Nie wiem czemu. O, tu zaś mamy. O nie, to nie trafik. Kurde, jakie słabiaki, no. To jest trzeci poziom, hej! Oni powinni już mnie tutaj Viperami ścigać. What the fuck? Dobra, tu mamy trafola. Chodź tu. Bach! I co? No mandat się odrobinę zwiększył. Boch mu po mordzie. Ile im jeszcze zdrowia zostało życia? Nie mam pojęcia. Mamy kolejnego trafola. Boch! No, coś tam się dostaje więcej tego mandatu. Spoko. Zaniszczenie mienia chyba też, czy nie? Rowery! Kurde. We wszystkich tych grach wyścigowych są rowery. Nie czaj. Niech koty też dodają. Boch. Przydałby się taki minigun, żeby strzelać do tyłu. Nie wiem, to nie GTA. Dobra. Spróbujemy na czołówę, a co? Boch! O wiem, wykończę ich, a co? Zniszczony czy nie? Jeszcze się rusza, no dobra. Odjeżdżamy. Nawrót, gaz i nitro. Bach! Ale fajnie robią tą blokadę taką szybką, podoba mi się to. No kurde, ciężko ich zniszczyć. Tak w nieskończoność można nabijać sobie ten mandat chyba. Nie no, wiecie co, ja ich gubię, ja już chyba to zaliczyłem co trzeba. Dobra, na razie cho panowie. Spadam. Już nie chce mi się jechać cały czas na trójce. O, już ich gubię. Nie wiem, ile ten pościg trwał, ale chyba ponad sam 5 minut. Na tym spojrzałem. Kurde, jak łatwo ich zgubić. Widzicie? Naprawdę musiałem się blisko nich trzymać, żeby dawali sobie jakoś radę. Żeby ich, kurde, nie zgubić. Dobra. Bezprawie, zaliczone. Zaliczone. Co to jest? Mandat na 2000, ale to jest wyzwanie codzienne. No dobra, dostaliśmy SMS-a od tego typa bezprawie, że zaliczone.
No i właściwie tyle. Ja tu chyba nie mam nic do roboty z tą fabułą. Sprawdzę sobie, czy rzeczywiście przeszedłem całego NFS-a, bo tak zerkając na mapkę, no ja tu nic nie widzę. No nie? Nie mamy już jakby nic do roboty, albo jestem ślepy i nie widzę tego, co trzeba. Ale wszedłem do garażu, w garażu też nic nie ma do zrobienia. Także zdaje się, że na razie żadnych misji w frakcyjnych, chciałem powiedzieć, żadnych misji fabularnych nie będzie, ale sobie jeszcze to sprawdzę, co trzeba zrobić, żeby te misje były. Na obecną chwilę bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną, trzymajcie się, na razie, pa pa. O kurde, skumajcie, no po prostu bajka. O, jeszcze tu mam coś do odblokowania. Turbo. Wow. Mamy full przyspieszenie, ale jeszcze trzeba będzie silnik tutaj wymienić. O, te felgi są piękne. Dodatki. Kuloodporne. Czarny dym, jak zwykle.